Daliśmy czas zarządowi do końca lutego, żeby zakończyć rozmowy, a żeby jednak pozytywnie zakończyć, z dobrym efektem dla mieszkańców naszego regionu, wyznaczyliśmy do mediacji konsultanta wojewódzkiego. Wspólnie z panem wojewodą doszliśmy do takiego porozumienia. Dla dobra całej sprawy dobrze będzie, żeby osoby niezwiązane bezpośrednio z zarządzaniem szpitala te negocjacje dokończyły. Wtedy wszyscy wyjdą z twarzą, doszliśmy do takiego wniosku. Pan doktor Czyżak jest znanym chirurgiem, zna tą branżę, specyfikę zawodu, daje nam gwarancję właściwych negocjacji. Konsultant wojewódzki będzie prowadził negocjacje z pracującymi lekarzami, ponieważ bardzo nam zależy, żeby u nas pozostali, żeby pracowali nadal, żeby wspólnie, razem uzgodnić dobre warunki. Umocnienie udziałowców bardzo ważne, bardzo interesujące, z udziałem pana wojewody, z udziałem szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Moment, w którym mogliśmy wymienić się argumentami, przedstawić sytuację w szpitalu, ale również zapewnić zarówno Zgromadzenie Udziałowców, jak i pana wojewodę o tym, że zarząd szpitala dokłada wszelkich starań, aby w najmniejszym stopniu bezpieczeństwo pacjentów, zdrowie naszych pacjentów nie było zagrożone.